Cześć, jestem Teksa, grałem w piłkę. Dziś omówienie rundy jesiennej pierwszej ligi razem z Danielem Feugą, piłkarzem Ekoty Bielsko-Biała. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan zadowolony z tej rundy i Puchar Polski wykonania rekordu? Chyba tak. Na pewno niedosyt jest, bo mogliśmy zrobić niespodziankę jak Lechia Zielona Góra, ale na pewno wynik i cały mecz poszedł świat. Co do rundy, na pewno jest pozytywnie, bo mamy 4 punkty straty do rezerw Rakowa, więc dalej jesteśmy w grze o awans do drugiej ligi. Jest też Rafał Grudziński, piłkarz i prezes Jastrzębskich Butów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A się biega po boisku pod krematem. No już coraz ciężej się biega ze względu na to, ile mam lat, ale gdzieś tam uczę się czegoś nowego, powiedzmy, żeby suchą stopą przejść na drugą stronę. Zbieram doświadczenie i dużo rzeczy gdzieś tam bardzo chętnie bym zmienił na tych niższych poziomach, ale myślę, że to nie jest takie proste. Naszym specjalnym gościem jest Marek Gołębiewski, trener Chrubrego Gołu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was. Zaczniemy od naszego gościa i od samego początku. Przychodząc do Chrubrego, jakie dostał pan założenia od zarządu i jakie pan sobie postawił są cele? No, jak wiemy, no, w lato było dużo odejść zawodników do wyższych lig. Mam tu na myśli Ekstraklasa, czy do Śląska Wrocław odszedł Leszczyński, Żuchowski i Lebedyński do Stali Mielec, Piła do Lechii Gdańsk, więc można powiedzieć, że zostałem taki mały plac budowy i byłem też świadomy tego, gdzie przychodzę. Dyrektor Preiss przedstawił mi plan na drużynę i mniej więcej zaczęliśmy od połowy czerwca budować tą drużynę. Ja uważam, że jeszcze ten etap jest niezakończony. A co do celów, myślę, że to spokojne utrzymanie w lidze i cały czas ten cel jest bliski do zrealizowania, bo zostały 2 zwycięstwa i można powiedzieć, że cel zostanie osiągnięty. Przed pana przejściem właśnie odeszła prawie podstawowa jedenastka. Jak to był duży dla pana problem? Znaczy, ja uważam, że w piłce nie ma ani trenerów, ani piłkarzy niezastąpionych. Nie chcę tu nikogo urazić, ale każdy, kto jest gdzieś tam ambitny, chce się pokazać i ma umiejętności, a takich zawodników szukaliśmy i myślę, że w połowie sezonu już jak taka drużyna się dotarła i odpaliła, udowodnili swoją przydatność i takich zawodników szukaliśmy, takich mamy. Myślę, że w zimowym okienku będziemy jeszcze chcieli 2 ogniwa gdzieś wzmocnić i tak to wygląda na dzień dzisiejszy w Chrobrym. Czy chciał pan jeszcze kogoś ściągnąć go do Głogowa i się nie udało? Bo kontuzji doznał jeszcze Michał Ilków-Gołąb. Znaczy, te kontuzje na pewno mnie martwią, ale są to takie kontuzje, które wynikały bez przeciwnika, czyli wynikały bardziej to z genetyki tych chłopaków, bo Michał już miał 2 razy zerwane wiązadło krzyżowe, Paweł Tupaj tak samo. Bardzo podobne 2 kontuzje i straciliśmy 2 bardzo dobrych zawodników. No, na ich miejsce tak naprawdę dołączyłem tylko młodych zawodników z Akademii. Zarównego i wcześniej Jóźwiaka, więc nie szukaliśmy tak naprawdę. Mamy kadrę 24-osobową, z czego 7 młodzieżowców. Myślę, że teraz będzie czas na uzupełnienie tej kadry i Michał, z tego co wiem, w lutym już będzie brany pod uwagę normalnie do drużyny. Paweł Tupaj z kolei to troszkę wróci do nas, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze z nimi i będą nam mogli pomóc pod koniec rozgrywek. A w tym oknie transferowym, ilu nowych zawodników ma się spodziewać? 2, 3 nazwiska, jak będą 3, to już będzie dużo, myślę. Nie chcę robić rewolucji. Na tą chwilę mogę powiedzieć, że Damian Węglarz będzie wypożyczenie skrócone, bo rozmawiałem z Damianem. On ma szansę, jakby dostał ode mnie tylko 4 mecze, ale było to pokłosie bardziej dobrej dyspozycji Karola Dybowskiego, a Damian chce grać regularnie, ja to rozumiem i dałem mu zielone światło, że może szukać klubu i myślę, że ten klub w pierwszej lidze znajdzie. Życzę mu jak najlepiej, a
Uzupełnień to myślę dwa, trzy nazwiska, tak jak mnie pytasz. Więcej nie będzie. Na pana meczach nie można się nudzić, bo na przykład ze Stalą 2x3-3, z Arką 4-3. Na ile pan chce grać swoje, a na ile ustawia się pan w meczach pod przeciwnika? Czy powiem szczerze, że jedno to mieć swój pomysł na granie, a też dobrze zanalizować przeciwnika i tutaj duża rola mojego sztabu, trenera Szoki, trenera Wójcika, trenera Iczaka, którzy gdzieś tam siadamy, analizujemy przeciwników przez cały tydzień, dobieramy odpowiedni skład, odpowiednią taktykę pod to, żeby wygrać, bo jak wiesz, w seniorach najważniejszy jest wynik, ale tak jak wspomniałeś, styl też jest ważny. Ja mam taką swoją niepisaną jakby filozofię, którą gdzieś wyniosłem jeszcze z lat, kiedy kopałem piłkę, że ja wolę wygrać 4-3 albo, tak jak tu powiedziałeś, 3-3 zremisować, niż ten mecz ma być 0-0. No i gdzieś te wyniki, to co mówiłem, mają odzwierciedlenie tego, co chcemy. I może to przypadek, a może troszkę też taka filozofia, gdzie ci chłopcy z przodu mają większą swobodę i widać po takich zawodnikach jak Steblecki czy Wolsztyński, Bochnak, że swoboda im pasuje, mają więcej do pokazania w ofensywnej grze i myślę, że kibice nie mogli się nudzić na naszych meczach. A ten mecz z Górnikiem w Łęcznej, spodziewał się pan takiego spotkania? Bo w pierwszej połowie Górnik mógł parę bramek strzelić, bo miał na przykład 10 rzutów rożnych i przeważał. Dobrze powiedziałeś. To, że miał, to jeszcze kwestia strzelenia. My się dobrze przygotowaliśmy do tego spotkania, bo tak samo jak z Puszczą, tak samo jak z Łęczną, wiedzieliśmy, że to są drużyny, które strzelają dużo bramek ze stałych fragmentów gry. Łęczna ma w swoich szeregach Damiana Zbozienia, który rzuca praktycznie auty jak lepiej niż ktoś kopie rożne, więc ćwiczyliśmy te elementy i jak widać udało nam się w tych dwóch meczach, mówię tu o Łęcznej i o Puszczy, zdobyć komplet punktów, więc to jest najważniejsze dla nas. A tak jak wspomniałeś, no Łęczna w tym meczu na pewno była stroną przeważającą, nie można powiedzieć, że my gdzieś tam prowadziliśmy grę, no ale udało nam się wygrać na ciężkim terenie, co nie jest łatwe. Z kolei mecz z Puszczą był, uważam, pod naszą kontrolą całkowitą. Obawiał się pan meczu z Wisłą, bo do tego meczu Wisła miała tylko jedną porażkę i remis i 5 zwycięstw, bo była liderem. A od meczu z wami wpadli w dołek. Zgadza się. No, z nami przystępowali w roli faworyta do tego meczu, w roli lidera. Pamiętam, że mecz był transmitowany na żywo w Polsacie, więc to jest taki dodatkowy smaczek dla zawodników. No, mecz był bardzo ciężki, bo uważam, że Wisła ma bardzo dobry zespół, który na pewno nie zasługuje na miejsce, w którym aktualnie się znajdują. Troszkę nam pomogła ta czerwona kartka, którą dostał Fernandez, bo kopnął mojego zawodnika i gdzieś po tej, jeszcze nie od razu po tej czerwonej kartce, ale już w drugiej połowie, gdzie troszkę zmieniliśmy system grania i przeszliśmy na bardziej ofensywny system, to mieliśmy więcej sytuacji, 2 rzuty karne, zamieniliśmy na bramki i udało się nam wygrać. No i tak jak powiedziałeś, Wisła gdzieś od tamtego meczu złapała gorszą serię, ale myślę, że w drugiej rundzie już po odpowiednich wzmocnieniach będą więcej punktów łapać. Czy jest pan zadowolony z gry Rafała Wolsztyńskiego? Bo Bochnak ma 8 goli, Stylecki 6, a on 4 i 4 asysty. Czy Rafał ma może inne założenie na mecz? Że na przykład ma schodzić niżej, robić miejsce skrzydłowym? To jest taki właśnie typowy przykład zawodnika, gdzie trenerzy go bardzo doceniają, a kibice bardziej patrzą na liczby. Ja uważam, że Rafał robi bardzo dużo dobrego dla drużyny, bo w każdym meczu dawał nam utrzymanie piłki w tych strefach, gdzie chcieliśmy tą piłkę utrzymywać i dawał czas też na podejście zawodnikom drugiej linii pod niego. Wywalczył 2 czy 3 rzuty karne, więc to też liczyłbym jako asysty. Miał kilka asyst, tak jak wspomniałeś, 4 bramki, więc jak na zawodnika, który przyszedł
z Finlandii, bo gdzieś tam w tej Finlandii też miał kłopoty. Myślę, że bardzo dobrze wygląda w tych ostatnich kolejkach w środku sezonu. Dziś początek miał troszkę słabszy, ale dużo rozmawialiśmy, dużo z siebie też dał, bo to chłopak taki ambitny i mocno trenował na treningach, jak widać, doszedł do formy optymalnej i dla drużyny był naprawdę nieoceniony. Dużo pomógł. Znalazłem taką statystykę, że w tej rundzie 9 razy Chłopak tracił pierwszy bramkę w meczu. I widać, że umiecie grać do końca, bo w 5 z nich udało wam się odmienić wynik. 2 razy doprowadziliście do remisu i 3 razy wygraliście. No widzisz, ile mnie nerwów kosztuje ta praca, Antek? Zamiast od razu wygrywać takich z tychami, to oni tracą łobuzy i później muszą gonić. Także dobrze powiedziałeś, gdzieś ta drużyna ma duży charakter. Nie poddają się, no ze Stalą to już było dobitnie pokazane i z Arką, gdzie mieliśmy, tam były w Stali Rzeszów 3 bramki straty i zrobiliśmy remis, a w Gdyni przegrywaliśmy 3-1 i wygraliśmy mecz. Także no to nie są łatwe rzeczy, tym bardziej jak się gra z dobrą drużyną jeszcze na wyjeździe. No na pewno wolałbym w drugiej rundzie już troszkę mniej nerwów i gdzieś tam mecze takie jak z Tychami życzyłbym sobie, żeby były częściej. Czy ma pan problem z młodzieżowcem u siebie w zespole? Nie, mam bardzo dobrych młodzieżowców. Są to Patryk Kusztal, Dawid Hans, Miłosz Jóźwiak, Pieczarka, Zarówny, także jak Jakub Górski. Także mam naprawdę w kim wybierać i praktycznie wszyscy z nich wystąpili na szczeblu centralnym w tej rundzie i myślę, że w drugiej rundzie będzie podobnie, będę im dawał szansę. W ostatnim meczu zagrał Jakub Cieślicki. Czy to jest debiut tak na zachętę i czy zobaczymy go częściej? No właśnie, przypomniałeś mi, że mam jeszcze jednego dobrego młodzieżowca. Kuba przyszedł do nas z Lechii Gdańsk bardzo późno zresztą, bo pod koniec sierpnia był ubrany bardziej taką jest postacią, która trenowała z nami, a grał w drugiej drużynie i przez kontuzję Jakuba Górskiego, Patryka Kusztala i Dawida Hansa w ostatnim meczu tworzyła się dla niego szansa, że zadebiutować na szczeblu centralnym. No i myślę, że ten debiut dla niego fajny, udany, bo po jego wejściu gdzieś tam dogoniliśmy wynik, więc myślę, że miał jakiś wkład w ten remis. Czy jest pan zadowolony z tej rundy i czy czymś zaskoczyła pana pierwsza liga? Jestem bardzo zadowolony z tej rundy. Powiem ci szczerze, że sądziłem, że zrobimy tak 24-25 punktów w tej rundzie i też bym był zadowolony. Mamy 31, tak jak powiedziałem, 6 punktów brakuje nam do utrzymania i będziemy chcieli szybko to utrzymanie sobie zapewnić. A co do... Powtórz mi drugą część pytania, przepraszam, bo... Czy czym zaskoczyła pana pierwsza liga? No, poziomem. Myślę, że ten poziom w tym roku jest dużo wyższy, bo jest wiele dobrych drużyn, bo wspomniał Ruchu, czy Wiśle, UKS, Arka Gdynia, Podbeskidzie, Górnik Łęczna, to są drużyny, które nie tak dawno grały w Ekstraklasie i na pewno mają budżety takie, że pozwalają im na to, żeby myśleć i walczyć o tą ekstraklasę. My jesteśmy klubem, który jest bardzo stabilny, ale gdzieś tam budżetowo i jakby nie plasujemy się tak wysoko, więc tym bardziej ten wynik może cieszyć, ale mówię, stabilność klubu też pozwala nam na spokojną pracę i myślę, że widać to też po chłopakach, którzy grają w naszym zespole. Najcięższy mecz, gdzie przeciwnik dobrze się przygotował na was i taki, po którym czuje pan niedosyt? No to najcięższy uważam, to był w Gdyni, bo to drużyna jest naprawdę ponad tą ligę, uważam. Zespół bardzo dobrze grający w tej już ostatniej jakby strefie boiska, czyli w ataku, ma bardzo dobrych zawodników. Mieliśmy duże problemy. Myślę, że jak tam by troszkę mecz się inaczej potoczył i Czubak by strzelił tą bramkę na 4-1, to byśmy się nie podnieśli. A mecz, który mnie troszkę tak mam niedosyt największy, to z Ruchem Chorzów, bo pamiętam, była to druga kolejka, gdzie nie miałem praktycznie zawodników z doświadczeniem na ławce, miałem samych młodzieżowców i tym tak naprawdę przegraliśmy ten mecz, bo pamiętam, że trener Ruchu Chorzów wpuścił
bardzo dobrych zawodników po przerwie, a my mieliśmy pole manewru mniejsze i gdzieś ten mecz przegraliśmy w drugiej połowie. Gdzieś tak ten niedosyt jest właśnie po tym meczu największy. Nosił pan wcześniej dłuższą bradę niż tą do meczu z Katowicami? Nie, ta broda urosła do Katowic i na szczęście mogłem ją zgolić. Trener Górak mi pomógł w tym dużo, bo zaprosił mnie przed meczem na kawę i mówi, że jestem za młody na taką długą brodę i dzisiaj postaram się, żebyś mógł tą brodę zgolić. I słowa dotrzymał, chociaż to nie był mecz, gdzie powinniśmy tak naprawdę przegrać, bo w tym meczu wyglądaliśmy naprawdę nieźle. To tyle ode mnie. Czy panowie mają jakieś pytania do trenera? Generalnie mógłbym zapytać, ale to totalnie się nie czynię, to nie jest temat Chrobrego, bardziej Legii. Jest kilka ciekawostek, może nie ciekawostek, ale pytań, które chętnie bym zadał i wysłuchał odpowiedzi. Przede wszystkim to, co poszło nie tak, że w tej Legii trener sobie nie poradził, a nie ukrywam, że bardzo mocno trzymałem kciuki, bo trochę poznałem warsztat trenera z odległości, bo graliśmy w tej samej lidze. Trener był trenerem z Kry, ja grałem w Motorze i nie ukrywam, że mi imponowało to, jak funkcjonowała Skra, jaki był pomysł na tą drużynę. No i później ta Legia druga, pierwsza drużyna i myślałem, że to jest odpowiednia osoba, chociaż dalej tak uważam, ale być może to było za wcześnie dla trenera, że trener się tam znalazł. No ale chciałbym usłyszeć ze strony trenera właśnie, jak trener to odbiera, jak trener to widzi i ewentualnie czy gdzieś tam po dłuższej analizie trener teraz już wie, co było tam nie tak. To przede wszystkim dziękuję za miłe słowa, bardzo. A co do Legii, no nie ukrywam, że idąc do drugiej drużyny Legii ze Skry, gdzieś tam podświadomie w rozmowach z rodziną, z żoną miałem gdzieś taki pomysł, że gdzieś ta Legia kiedyś mi da szansę. Myślę, że chyba każdy. Ja też tak myślałem, że gdzieś jest drugie dno tego pójścia do drugiej Legii. No i ta szansa się nadarzyła i uważam, że troszkę za szybko, bo z dwóch powodów. Bo pierwszy jest taki, że naprawdę w tych rezerwach zaczęło nam bardzo dobrze iść. Łapaliśmy serię chyba 6 zwycięstw pod rząd i była realna szansa na później na wzmocnienia w zimę. No ale dostałem telefon z cyklu taki, że się nie odmawia. Po Piaście Gliwice trener Michniewicz został zwolniony i poproszono jakby mnie na tą chwilę, żebym objął zespół. Nawet się przez sekundę nie zastanawiałem. Co poszło nie tak? Ja myślę, że okres, w którym znalazłem się w Legii, w ogóle w pierwszym zespole, to był bardzo burzliwy okres, bo już przychodziłem do zespołu, który przegrał 7 spotkań w lidze, więc atmosfera, jak sobie możesz, Rafał, wyobrazić, w szatni nie była najlepsza i ja też próbowałem wszystkich zabiegów takich, gdzie znałem jako zawodnik, jako trener tych chłopaków trochę podźwignąć, różne sposoby, więc staraliśmy się też tych chłopców troszkę mentalnie podnieść, bo myślę, że to była główna przyczyna, to była w głowach zawodników, że nie podejmowali prób gdzieś tam otwartej gry, bali się, chowali się. Każdy, kto grał w piłkę, wie, jak to jest, jak się łapie taką serię i tym bardziej, jak się jest w takim dużym klubie jak Legia i presja jest ogromna. No gdzieś mój młody wiek, myślę, gdzieś tam mniejsze doświadczenie nie pomogło mi wtedy, ale ja byłem tylko 40 parę dni w zespole, więc moja decyzja też o rezygnacji po Wiśle Płock też była podyktowana tym, że wiedziałem, że ci chłopcy potrzebują trenera, który zna ich dobrze i ma większe doświadczenie ode mnie na tą chwilę. Ja gdzieś tą karierę sobie trenerską budowałem pomału, a tu nagle dostajesz najlepszy klub w Polsce i też nie było łatwe, ale myślę, że też dzięki temu, że byłem w Legii, odezwał się do mnie Chrobry Głogu, bo dyrektor Prejs sam powiedział, że wiedział, że trzeba mi dać szansę, że wie, że jestem dobrym trenerem i się odbuduję, a tamto niepowodzenie po prostu zadziała na mnie pozytywnie, będę mógł wyciągnąć wnioski. Tak samo wczoraj słuchałem Food Trucka z Mateuszem Wieteską, który bardzo fajnie powiedział, że nawet taki zły okres daje nam jako ludziom, czy piłkarzom, trenerom pewne rzeczy, które nie jesteśmy w stanie się nauczyć nigdzie indziej. Wiemy, jak w takich sytuacjach już się odnaleźć. Dla mnie to był biegun doświadczalny te 40 parę dni. No i mam naprawdę spore
spore doświadczenie po tych 2 miesiącach. A potem wróciłem do drugiej Legii i dokończyłem rundę. Zdobyliśmy Puchar Polski na szczeblu mazowieckim. To był taki jedyny gdzieś tam mały sukcesik, który gdzieś z pracy w Legii mogę zapisać. Więc tak to pokrótce wyglądało. Teraz drugie pytanie. Jutrzejszy dzień, dzwonią z Legii i co robi trener wtedy? Odbieram telefon. I co dalej? No, na razie nie ma takiego tematu. Bo no to, oczywiście, no to jest gdzieś tam założenie. Jajc sobie bardzo dobrze radzi i kibicuje Legii, żeby oni jak najwyżej zaszli, ale jak myślę, że parę lat upłynie i taki telefon dostanie, no to będę naprawdę szczęśliwy. A jak wiemy, no to jest klub, który jest top w Polsce i warunki do pracy są tam topowe. Kibice też piękną atmosferę na każdym meczu stwarzają, więc myślę, że jak za parę lat, odpowiadając na twoje pytanie już stricte, za parę lat jak dostanę taki telefon, to będę bardzo szczęśliwy. No absolutnie też tak myślę, że to była decyzja taka, którą trzeba było wziąć. I szczerze powiedziawszy, dla młodego trenera, a takiego uważam, że pan jest jeszcze młodym trenerem, to była dobra decyzja i generalnie można bardzo dużo wyciągnąć wniosków na przyszłość. Taki trochę poligon doświadczalny, Legia Warszawa w złym okresie. No i nie ukrywam. Dalej kibicuję, trzymam kciuki za dobre wyniki. Dziękuję. Mam nadzieję, że znajdzie się trener w niedalekiej przyszłości właśnie w Ekstraklasie. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie jeszcze odnośnie... A trener Daniela nie ściągnął do Chrobrego, tak? Proszę, nie, no właśnie teraz już może tak. No. Nie, dobre pytanie. Na meczach. W Jastrzębiu byłem na paru meczach, jak trener Szczybura był jeszcze trenerem, to mówię, fajnie graliście, podobało mi się. No, ale niestety nie poszło. Nie, ja mam pytanie odnośnie, i bardzo dziękuję za miłe słowa oczywiście, odnośnie Chrobrego, bo trener też przychodził do Chrobrego, gdzie w tamtej rundzie była to o 180 stopni odwrócony styl gry. Bo trener Dziurdziewicz, każdy wie, że to był styl defensywny, mniej przy piłce, więcej takich właśnie założeń twardych typu defensywa, kontra. Czy łatwo było przestawić chłopaków na tych, co tam, wiadomo, może czuli się dobrze w tym, co było, ale też trener chyba uwolnił niektórych typu Mati Machaj, typu Steblecki, który... Pytanie co do tych zawodników, to myślę, że Mati Machaj akurat to jest zawodnik, który i tak ofensywnie, myślę, że to jest top tej ligi, to jest zawodnik z wielkim doświadczeniem ligowym, ekstraklasowym. W każdym meczu nie zaczynał, ale jak wchodził, to zawsze robił robotę i tak samo było ze Stalą Rzeszów. Z Wisłą Kraków, można powiedzieć, też nam wygrał mecz, więc gdzieś ci zawodnicy, tak jak powiedziałeś, oni mają potencjał, ale też nie jest mi oceniać, było bardzo pod... Ten internet działa tylko i wyłącznie wtedy, jak pytania zadaje Antek. Chyba tak jest zapłacony. A propos Antka, to chyba jego też gdzieś ciało. Nie, Antek jest. Nie słyszę. Nie słyszę. No przerywa trenerowi cały czas. No ja mam dwie kreski LTE, no to Orange, nie wiem, powinno by słychać być. O, teraz już jest dobrze, teraz dobrze. Przerw... No to widzisz, ale to coś jest halni tutaj u mnie na wsi. Niestety tak mieszkam. No mówię, reasumując szybko w skrócie, że są to zawodnicy na pewno z dużym potencjałem ofensywnym i gdzieś jak masz pomysł, gdzieś ten bardziej ofensywny, a ja mam taki pomysł, to może tą swobodę więcej swobody dostali i gdzieś te sytuacje więcej stwarzaliśmy i tak dalej. No myślę, że tu jest ta recepta. W defensywie, jak wiem, zawsze w każdej drużynie, którą prowadzę, mam dużo do poprawy, bo jak grasz bardziej ryzykujesz, to wiadomo, że nadziewasz się gdzieś na kontry i tracisz bramki. Chociaż w tej rundzie uważam, że kilka bramek było po prostu przez nas, przez nasze indywidualne błędy, czy złe przyjęcie, złe podanie piłki, więc kilka bramek też straciliśmy takich, bym powiedział, na własne życie.
Tak, bo ogólnie dlatego zapytałem, bo nie ukrywam, że ja też jestem zwolennikiem takiej gry, jak takiego stylu jak trener, więc dla mnie to jest bardzo duży plus i też co z Rafałem, jak trener jeszcze tam wrócił z internetu, to Rafał powiedział właśnie, że ten początek jednak był taki, że troszkę ciężko było to wdrożyć, ale później zatrybiło i jest fajnie. No mówię, też wspominałem, że rozmawiałem na temat tam nowego, chrobrego, tak w cudzysłowie, z Michałem Milkowym Gołębiem, jak graliśmy właśnie z rezerwami chrobrego, więc naprawdę też mówi, że o 180 stopni się odwróciło, więc tylko szkoda, że ma kontuzję. Oczywiście pozdrawiamy Michała. No dobrze, to przejdźmy do innych klubów. Czy ŁKS zasłużenie jest liderem? Czy można powiedzieć, że to ten zespół gra najlepszą piłkę? To zacznijmy teraz od pana Rafała. No, dla mnie przede wszystkim ŁKS to końcówka. Bardzo imponująca. Te słowa i myślę, że coś później słyszę was. Myślę, że końcówka rundy przede wszystkim była imponująca, jeśli chodzi o drużynę trenera Moskala. Wiadomo, w ŁKS-ie taką równą formę i bardzo się wyróżniał przez całą rundę był Pirulo, ale możemy wymienić jeszcze kilku zawodników, bo chociażby Kowalczyk, młodzieżowiec, który miał początek imponujący, później kontuzja, ale nieźle się zaprezentował, Nachon Monsalt na środku obrony i w każdym meczu, jeśli jeden nie dał rady, ta może nie wielka gwiazda, ale zawodnik, który ciągnął grę, to pojawiał się kolejny i jako drużyna na pewno zasłużyli na to, żeby można było o nich powiedzieć, że grają taki najciekawszy dla oka futbol, obok moim zdaniem, to jest oczywiście moje zdanie, obok Ruchu Chorzów, to były dwie drużyny, które bardzo przyjemnie od początku do końca tej rundy się oglądało i ŁKS jak najbardziej zasłużenie zajmuje to pierwsze miejsce. Panie trenerze? A propos, powtórz pytanie, bo znowu miałem problem, ale słyszałem Rafała ostatnią wypowiedź. Mówiliście pewnie o faworytach, czy o tych drużynach, które są wysoko w tabeli, tak? Chodzi, czy ŁKS jest zasłużenie liderem, czy można powiedzieć, że to ten zespół gra najlepszą piłkę? Czy jak dla mnie, ja już powiedziałem, dla mnie Arka Gdynia, ŁKS, Ruch Chorzów, to są zespoły na pewno top w tej lidze i tutaj się podpisuję pod tym, co Rafał powiedział. Dodałbym oczywiście tą Arkę, bo Arka naprawdę potencjał mega i myślę, że jak tutaj przy odpowiednich wzmocnieniach i jeszcze pewnie z tego co wiem, pan trener Tarasiewicz stracił pracę, więc będą szukać trenera. Jeżeli gdzieś trener przyjdzie taki, który ten potencjał też będzie potrafił w tych chłopakach wyzwolić, to będzie też taki kandydat do top trójki. Panie Danielu? Ja myślę, że tak. Poprzednicy. ŁKS naprawdę to jest drużyna, która gdzieś tam od kilku lat gdzieś tam mierzy. Miała słabszy okres tam w sezonie, ale teraz już jest topem. Arka no to samo, a myślę, że to pod Beskidzie też mogło być wyżej, ale tam niestety są problemy z defensywą, więc to też jest ma duży, duży minus w tej drużynie, aczkolwiek ofensywa jest też bardzo, bardzo, bardzo mocna. A czy Pirlo się odnajdzie w Ekstraklasie? No to zaczniemy od pana trenera. Pirlo? On się odnajdzie, tylko jeszcze jest druga runda, ja tak spokojnie z tym wszystkim czekał. Tak samo ja się tutaj jakby pokornie wypowiadam na temat Chrobrego i myślę, że tu trener Moskal też by pewnie podobnie się wypowiadał, bo piłka już nie takie rzeczy widziała, ale sam Pirlo myślę, że to jest spokojnie zawodnik na Ekstraklasę. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to pewnie w tej Ekstraklasie prędzej czy później, czy z klubem, czy sam się znajdzie. Myślę, że spokojnie sobie poradzi. Panie Danielu? Tak, tak. No, Pirulo to jest niesamowity piłkarz w tej lidze i myślę, że tak jak teraz wspomniał, prędzej czy później tam będzie i też pasuje do filozofii gry
ŁKS-u. Tam gra kombinacyjna, gdzie on bardzo dobrze się w tym czuje, jest dla niego takim chlebem powszednim, gdzie on bardzo dobrze się w tym czuje, gdzie też można porównać drugiego Hiszpana, który w tamtym sezonie też był w drużynie ŁKS-u, Domingueza, który jest teraz w Tychach i no nie bryluje tak jak w ŁKS-ie. Jednak na to, jak też zawodnik się w tym czuje i gdzieś na pewno Pirulo tutaj jest topem i ja uważam, że on powinien już dawno być w Ekstraklasie, ale zobaczymy, możliwe, że będzie mu dane grać w Ekstraklasie z ŁKS-em. Panie Rafale? No, Pirulo już się mówiło w tamtym sezonie, że być może trafi do Ekstraklasy, były nim zainteresowane kluby, ale odnoszę wrażenie, że dopiero on teraz ma taką najrówniejszą formę, odkąd jest w ŁKS-ie, aczkolwiek na kilka spotkań wypadał trenerowi Moskowi. To też nie jest zawodnik, jakby bez który potrafi grać całą rundę bez kontuzji. I być może to jest gdzieś przyczyna tego, że on cały czas jest w ŁKS-ie, bo ja uważam, że absolutnie to jest zawodnik, który jak się pojawi w Ekstraklasie, będzie otoczony jeszcze lepszymi zawodnikami i ten pomysł gry podpasuje mu, to on może być wyróżniającą się postacią w Ekstraklasie, ale takich zawodników jak Pirulo znaleźlibyśmy w pierwszej lidze jeszcze kilku, którzy uważam, że bez problemu by się odnaleźli w Ekstraklasie, a jednym z nich, ale tu jest duży znak zapytania, to jest zawodnik dobrego głogu i mam tu na myśli Boknak. Ale to już ocena należy do trenera. No, pan ty najlepszy. Mateusz tak, zasługuje. Tylko najlepiej jakby nam pomógł awansować. Ja razem z nim bym tam szedł. Nie, no też uważam, że jemu akurat kolejna runda w pierwszej lidze jest bardzo potrzebna, żeby ustabilizować swoją formę i rozegrać cały sezon. Ja z nim rozmawiałem też na ten temat, powiedziałem mu swoje zdanie. On wie, że ja z chęcią bym życzę mu tego z całego serca, żeby w Ekstraklasie się znalazł. Ma jeszcze z nami kontrakt, więc albo są dwa wyjścia, albo dokończy kontrakt, albo teraz zimą pewnie jakieś oferty, ale nie wiem, czy będzie stać kluby potencjalne na wykup jego kontraktu, ale jak nie, no to myślę, że prędzej czy później, podobnie jak z Pirulo, znajdzie się też o szczebel wyżej. Pan ten już wcześniej wspomniał o tym zespole i już trochę sobie o nim powiedzieliśmy, ale o nich jest teraz pytanie. Czy powinniśmy wymagać więcej od Arki Gdynia? Bo dopiero szóste miejsce i właśnie zwolnili trenera Tarasiewicza. Panie Danielu? Na pewno potencjał jest ogromny Arki, ale gdzieś chyba to też nie jest do końca zrównoważony, dlatego to szóste miejsce, bo ofensywa jest bardzo mocna, a gdzieś te błędy w defensywie są powielane i do końca nie utrzymują wyników, więc na pewno mocny Karol Czubak, z którym miałem przyjemność w Bytowie grać, więc znam go na wylot. Czy Hubert Adamczyk, który tamten sezon był topem, w ogóle topów w pierwszej lidze. Teraz to trochę kontuzja i dopiero tak naprawdę końcówkę rozegrał. Co tam się dzieje w środku, też tego nie wiem, bo teraz zmiana trenera i to wszystko tak jak trener Gołębiewski wspomniał, więc wszystko się okaże jak ta zima, kto weźmie ten zespół i jak do niego dotrze, bo kwestia wyzwolenia jeszcze większej energii tam w ofensywie i doprowadzenia do popełniania mniejszych błędów w defensywie, myślę, że to będzie klucz na to, że Arka naprawdę może być w pierwszej dwójce na koniec sezonu. Panie Rafale? No przede wszystkim właśnie zachwiane te proporcje, bo jak Arka w tamtym sezonie doszła do półfinału i imponowała przede wszystkim grą w obronie, aczkolwiek ten półfinał z Krobrym został właśnie zaprzepaszczony przez bardzo proste błędy w linii obrony. Tutaj jeśli chodzi o tą rundę, ten sezon, to przede wszystkim najlepszy duet
ofensywny w pierwszej lidze. Mam tu na myśli Hajdarego i Czubaka. Bardzo dobrze się uzupełniają, świetnie wyglądają. Co odnośnie Czubaka, dla mnie to jest chłopak, którego już widzę w Ekstraklasie i uważam, że nawet idealnie by spasował do takiej drużyny jak Raków Częstochowa, bo jeśli można tak powiedzieć o zawodniku, który występuje na poziomie pierwszej ligi, to wydaje mi się, że to jest chłopak kompletny, a pod batutą naprawdę trenera Papszuna może się rozwinąć jeszcze bardziej. No ale tak wspomniałem, no największe problemy w defensywie. Właściciele klubu nie wytrzymali. Pozbyli się trenera Tarasiewicza i teraz możemy się zastanawiać, kto będzie kolejnym człowiekiem, który poprowadzi Arkę. Jak ta Arka będzie wyglądała? Czy rzeczywiście to będzie trener, który będzie potrafił to, co nie udało się trenerowi Tarasiewiczowi, czyli to zachowanie proporcji, czyli silna Arka z przodu, ale tak samo stabilna z tyłu. A trzeba to powiedzieć, że jak popatrzymy na personalia, jakie grają w defensywie Arki, to naprawdę to są imponujące nazwiska, jak na ten szczebel rozgrywkowy. Mówi się o treneru Myśliwcu, czyli trenerze, który jest obecnie trenerem Stali Rzeszów. Okej, tutaj pewnie Daniel będzie zadowolony. Ofensywnie Arka może jeszcze lepiej wyglądać, ale w defensywie może być nawet słabiej niż było do tej pory. No jestem bardzo ciekawy, bo również to, co trener powiedział Gołębieski wcześniej, że Arka należy do tych drużyn, które naprawdę można dokoptować do ruchu, do ŁKS-u, które najładniej, najlepiej grają w tej lidze, ale są strasznie nierówni. Potrafią zagrać rewelacyjny mecz, później przegrywają i dlatego gdzieś tam ja wyżej cenię na pewno ŁKS czy ruch Chorzów, ale jestem bardzo ciekawy tych zmian, jestem bardzo ciekawy trenera i tego, jak Arka Gdynia będzie się prezentować w kolejnej rundzie, bo trzeba to przyznać, są faworytem, jednym z faworytów tej ligi na tą chwilę, jednym z rozczarowań. Wiem, że pan już o nich dużo mówił, ale czy byś chciał trener coś o nich jeszcze powiedzieć? No mogę powiedzieć, to się podpisać pod tym, co panowie powiedzieli wcześniej, że jest duża dysproporcja, dysbalans między grą ofensywną a defensywną, ale ja jako trener myślę, że to też wynika z pewnej odwagi gry, tak? Bo na przykład z nami przy wyniku 3-1 Arka zamiast gdzieś tam się cofnąć i czekać na nas i powiedzmy ten wynik dowieść do końca, cały czas starała się napędzać ataki i gdzieś my też mogliśmy to wykorzystać. Myślę, to wynikało też z chęci zwycięstwa większą ilością bramek. Jakbyście zauważyli, Arka dużo punktów zgubiła u siebie. Właśnie chciała tym swoim kibicom pewnie przez tą ofensywną grę pokazać, że potrafią, ale gdzieś zapomnieli o defensywie. My podobnie też jako Chrobry dużo punktów zrobiliśmy na wyjeździe, a u siebie tylko 11, więc bardzo podobną rundę mieliśmy. Kto jest większym zaskoczeniem? Puszcza z małego miasta bez większych nazwisk, czy Ruch? Duży klub, ale Beniaminek. Panie Rafale. Absolutnie Puszcza nie pomica ze względu na to, że Ruch Chorzów to jest uznana marka. To jest klub, gdzie nawet sam trener na samym początku, jak mówił o budżetach, o tym, kto najładniej gra w tej lidze, to wymienił trener Ruch Chorzów, gdzie Ruch ma najmniejszy budżet w tej lidze, ale mimo wszystko marka, kibice, historia powodują to, że to jest taki trochę inny Beniaminek niż wszystkie. Wszyscy doskonale wiedzą, że miejsce Ruchu jest w Ekstraklasie i tam najlepiej, żeby ten klub występował, aczkolwiek w ostatnich latach miał bardzo duże problemy, a ja uważam, że Puszcza Niepołomice zdecydowanie. To jest klub spod Krakowa, to jest klub, który w większości wszyscy uznawali, że będzie się bronił przed spadkiem. Ja sam również ich wyznaczyłem do takiej trójki, która na koniec sezonu może zająć trzy ostatnie miejsca, a
pokazują, że rewelacyjnie sobie radzą. Grają bardzo pragmatycznie, liczą przede wszystkim na stałe fragmenty gry i to jest najlepsze w tym wszystkim, że większość zespołów doskonale wie o tym, a mimo wszystko do samego końca Puszcza potrafiła punktować właśnie przez te stałe fragmenty gry. I uważam, że trener Tułacz w tej rundzie zrobił tam kapitalną robotę i to jest dla mnie największe zaskoczenie w pierwszej lidze w tej rundzie. Panie Danielu? No w 100% się zgadzam z Rafałem, bo gdzieś wszyscy gdzieś na pewno Puszczy wskazywali na spadek z ligi, a Puszcza możliwe, że awansuje, o ile się nie mylę, jest stulecie klubu w tym roku, tak? Obchody są. Także myślę, że trener Tułacz mobilizuje tym chłopaków tam w zespole i gdzie to właśnie wychodzi to, co ten pragmatyzm i to, jak bardzo liczy się solidna, silna defensywa w pierwszej lidze. Tym bardziej, że Puszcza gra u siebie na swoim małym boisku i tam jest ciężko wygrać od X lat różnym drużynom, a tym bardziej teraz, gdzie Słowiejko i Mroziński, który strzela 7 ramek, tak? Powiedzieć nie ma. No jest niesamowity i stały fragment gry od X lat wszyscy wiedzą, że stały fragment jest atutem. A jest ciągle wykorzystywany, nikt tego nie potrafi zatrzymać. No. Zobaczymy, tak jak trener wspomniał, jest jeszcze cała runda. Myślę, że na pewno od Puszczy będzie łatwiej grać o tą pierwszą dwójkę niż takim drużynom jak ŁKS i Arka, które muszą, a Puszcza może. Więc tutaj będzie bardzo ciekawie. Panie trenerze? Na plus zaskoczenia to Puszcza i Chrobry, nieskromnie powiem, bo... Ale nie mogliśmy nic powiedzieć też o Chrobrym, bo było albo Ruch, albo Puszcza. Ale ja już muszę inną wypowiedź niż wy, nie będę kopiował. A jak ma Antek pytanie na zaskoczenie na minus, to no nie będę uprzedzał pytania, tylko mi potwierdź, czy masz takie pytanie, bo... Chyba nie. Ja od razu mówię na minus, dłużej powiem, bo uważam, że Sandecja w tym roku to jest taki zespół, gdzie na pewno każdy się spodziewał więcej. Myślę, że tutaj druga runda będzie na pewno lepsza. Pierwsza to naprawdę przecieraliśmy oczy ze zdumienia, że tak mało taki zespół ma punktów i to jest takie zaskoczenie na minus. Czy spodziewali się panowie po defensywie JKS-u Katowice, że będzie jedna z najszczelniejszych? Gdyby nie porażka z ŁKS-em 1-5, to byłby najlepszy wynik. Panie Danielu. Czy na pewno GKS trenera Góraka to jest drużyna, która... Znaczy trener Górak jest taki, że bardzo przywiązuje wagę do tej defensywy. Defensywa też od kilku lat jest ze sobą długo gra, że tak powiem. I gdzieś się to sprawdza. Tamten GKS-a może to, że te zawirowania z tymi kibicami troszeczkę to tam nie pomaga, bo być może nawet tych punktów mogli mieć troszeczkę więcej, gdyby ta atmosfera na Bukowej była jeszcze lepsza. A może pomaga? To też jest inna sprawa, bo w GKS-ie też byłem pół roku i w sumie czasem nie jest to przychylna ta publika, więc też jest to możliwe, aczkolwiek no też jest to który bazuje na tej solidnej defensywie i czy styl może się podobać, nie mnie oceniać, punktów mają bardzo dużo jak na GKS-ie, bo dawno takiej GKS-y nie oglądaliśmy, gdzieś po tych perturbacjach tych wszystkich, gdzieś tam niepowodzeniach, spadkach po awansie, więc myślę, że to jest bardzo dobra runda GKS-y i to, że mają taką szczelną obronę, a wypunktował ŁKS, no to nic tylko przyklasnąć, a co się będzie co się wydarzy, zobaczymy. A jak się panu grało w Katowicach? Pomidor. Panie Marku.
Katowice, jak powiedział Daniel, długo grają w tym składzie. To jest bardzo ważne, że jeżeli masz możliwość budowy zespołu przez parę lat, a tu trener Górek ma taką możliwość, awansował z zespołem z drugiej ligi do pierwszej, później utrzymali się w pierwszej lidze i teraz grają kolejny sezon i ta ekipa naprawdę jest, widać, że wiedzą, co mają robić na boisku, grają jednym systemem bardzo długo i to na pewno ma wpływ na dobrą postawę w defensywie. Panie Fale? Dla mnie akurat postawa gry obronnej drużyny GKS-u Katowice nie jest oczywista w tej rundzie, ze względu na to, że okej, grając w większości cały czas tym składem już długi czas, ale poprzedni sezon to GKS-a była jedną z najsłabszych drużyn, jeśli chodzi o bronienie. Mieli bardzo dużo straconych bramek i nie wyglądało to dobrze. Trener Górak trochę zmienił system, zaczął grać właśnie, tak ostatnio jest bardzo modne słowo, pragmatycznie, trochę tak zadaniowo i naprawdę może gra w GKS-u Katowice niekoniecznie mogła się podobać, ale przede wszystkim była skuteczna i szkoda tego ostatniego meczu, bo uważam, że ten wysiłek całej rundy chłopaków trochę poszedł na marne, bo to miał być mecz kolejki, to miały być dwie drużyny, których celem jest znalezienie się w tej pierwszej szóstce, czy nawet trójce na koniec rundy. No i UKS generalnie zmiótł z planszy GKS Katowice. Szkoda, ale uważam, że to była zdecydowanie dobra runda. Poprawiono wiele w tym zespole, jeśli chodzi o sztab i ciekawie może być w przyszłej rundzie. Czego powinniśmy się spodziewać w rundzie wiosennej w wykonaniu Podbeskidzia i GKS-u Tychy? Po tym, jak widzieliśmy ich grę w rundzie jesiennej, właśnie po tym, jak widzieliśmy w rundzie jesiennej, czy środek tabeli to ich odpowiednie miejsce? Odpowiednie? Panie trenerze. Podbeskidzie uważam, że ma zespół, który może powalczyć o coś więcej. Tychy, z tego co widzę, to tak bardzo niestabilnie w tej rundzie ten zespół grał, więc raz przytrafiała im się porażka, na przykład z nami 4-1, a wcześniej kolejkę wygrali 5-0 z Skrą, czy tam 5-1, już nie pamiętam dokładnie. Więc widać, że jest to zespół jeszcze, tutaj trener Nowak będzie miał spore pole jakby do manewru i do pracy, bo musi tą przede wszystkim grę w obronie, żeby awansować, to trzeba tak naprawdę defensywą się robi awansy, powiedzenie. I ta defensywa, która gdzieś tam kuleje i tracą bramki, myślę, że pozwoli im na to, żeby być w czołówce. Na pewno mają solidny też zespół Tychy, ale gdzieś co roku, nawet był Grzeszczyk, był Steblecki, gdzieś ten potencjał nie został na tyle wykorzystany. Ja uważam, że to są dwie dziesiątki, które nawet jak się śmiałem po meczu z Łęczną Chrobrego, to sobie właśnie Sebastian z Łukaszem Grzeszczykiem i ja mówię, takie dwie dziesiątki jakbym miał, to byśmy tą ligę zwojowali, ale mam jedną, tak? I gdzieś tam się chłopcy śmieli, że w Tychach razem grali, ale nawiązując do twojego pytania, no zespoły na pewno solidne, nie będą miały problemów z utrzymaniem, ale jakbym miał wskazywać, która tam drużyna bardziej mocno powalczy, to myślę, że Podbeskidzie. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że potrafią strzelić 3-4 bramki, a za tydzień tyle samo stracić. No właśnie, ja powiedziałem o tym. Przypomniałem ci. Podłączam baterię, także, bo już mi... Ale tam zawirowanie z półtrenera tam. Panie Rafale. Podbeskidzie jak dla mnie to będzie drużyna, która dołączy do tej pierwszej szóstki. Myślę, że ten Żuraw będzie miał teraz trochę więcej czasu na to, żeby poukładać drużynę po swojemu. Gdy dobędzie z wielu zawodników
jeszcze więcej niż do tej pory oni pokazali. A umówmy się, że jeśli chodzi o ofensywę, to tam jest duży potencjał, bo jak wymieniłem najlepszy duet, który występuje w Arce, to bardzo mocno depcze im po piętach duet z Podbeskidzia. Tutaj Roman z Lilińskim, którzy w końcówce tej rundy naprawdę zaczęli imponować. Więc ja myślę, że Podbeskidzie to będzie drużyna, która do samego końca będzie walczyła o awans. A co do GKS-u Tychy, no to dokładnie to, co trener powiedział. Tam jest za duża sinusoida. Oni potrafią wygrać 5-0, żeby za tydzień przegrać 4-1. I takich spotkań naprawdę było wiele. Nieoczywiste wyniki. To jest taka typowa drużyna środka tabeli. Raczej nie grozi im walka o utrzymanie. Myślę, że też nie będzie im groziła walka o awans do baraży. Panie Danielu? Co do Podbeskidzia, to tak jak Rafał wspomniał, no jest ofensywnie, są bardzo mocni. A miałem przyjemność być tydzień na stażu u trenera Żurawia, więc troszeczkę podglądałem. I no jest też bardzo duża dysproporcja między ofensywą a defensywą. I tak moim też okiem już tej może drugiej strony. Dużo rozmów z trenerem Żurawia, no ma niesamowitą charyzmę i wie, czego zespół chce, wymaga. Myślę, że to co Rafa też wspomniał, że ta zima też może mu pomóc i kwestia tam, myślę, że kilku transferów do defensywy, z ofensywy wykrzesać jeszcze więcej. A co do Tychów, no jest to drużyna, gdzie z takimi nazwiskami, z tymi transferami, co były przed sezonem, typu Radecki, dobrze mówię? Radecki? Nie Radecki, przepraszam, z Radomiaka przyszedł też defensywny pomocnik, ale Mikita i inni, Dominguez, no ludzie, którzy, myślę, że tam było założenie takie, żeby znowu walczyć o ten awans, ale niestety gdzieś to tam się rozchodzi. Coś jest nie tak. Byłem na ostatnim meczu kolejki Tychy Chojniczanka i naprawdę było ciężko. No, jest wiele do poprawy w Tychach i oby poszło to w dobrym kierunku, bo tak jak wspomnieliście tam wcześniej, że może to być zespół, który się spokojnie utrzyma, to jeżeli się tam dużo nie poprawi, myślę, że to mogą drżeć o to, że się mogą nie utrzymać po tym ostatnim meczu. Stary Rzeszów potrafi zgimisować z Chrobrym i z Arką, ale też przegrać z Rasowią. Jak oceniacie panowie ich rundy w wykonaniu? Panie Rafale. Kiedyś mówiłem, że wizja trenera Myślica bardzo mi się podoba, ale później odniosłem wrażenie, że to jest trochę robione pod publiczkę. Pokazywanie, że się jest mocnym, silnym, że się nikogo nie boi, że najważniejsza jest tylko Stal Rzeszów i inne drużyny generalnie nie mają planu, nie mają pomysłu. To one się mają podporządkować Stali Rzeszów. Uważam, że to jest trochę buńczuczne podejście. To jest podejście trenera, który jeszcze chyba dużo nie widział, dużo nie doświadczył i no i wiele meczów właśnie pokazało mu trochę miejsce w szeregu. Kiedyś w programie na kanale sportowym omawialiśmy kolejkę, gdzie były derby Rzeszowa i właśnie trener Myśliwiec bardzo tak buńczucznie, jak to powiedziałem, wypowiadał się przed tym meczem, że on nie będzie patrzył po tym meczu, przed meczem, przepraszam, że on nie będzie patrzył na rywala, że to Rzeszowia ma się dostosować do jego pomysłu, że on narzuci swój styl grania, jeśli nie narzuci, to jest problem jego zawodników. No ale było pokazane w tym spotkaniu, że trener Rzeszowi Mirosław Hajdo też miał pomysł na Stal Rzeszów. Grał w taki sposób, aby wykorzystać właśnie mankamenty Stali Rzeszów. Stal Rzeszów gra naprawdę bardzo ofensywnie. Są chyba, jeśli popatrzylibyśmy na statystyki, to drużyną na pierwszym miejscu w pierwszej lidze, która tych akcji sobie ofensywnych i sytuacji stwarza najwięcej, ale
Oni są tak budowani, że mają grać ładnie dla oka i przede wszystkim ofensywnie. Gro drużyn bardzo często to wykorzystywała, grając przeciwko nim z kontry, wykorzystując to, że środkowi obrońcy bardzo lubią wprowadzać piłkę, że grają wysoko. I stąd Rzeszów bardzo dużo bramek straciła właśnie przez to, że przeciwnik grał z kontry, przez to, że rywal potrafił wykorzystać złe ustawienie środkowych obrońców. Oni nie tylko byli wysoko, ale też między nimi były duże przerwy i nie potrafili, bo byli ustawieni do gry, tak? Więc te odległości były dość duże i nie pozwalały na to, aby jeden i drugi mógł się asekurować i gro drużyn to wykorzystywało. Uważam, że jak najbardziej teraz jest okres taki dla trenera Myśliwca, żeby przeanalizować pewne rzeczy i piłka nożna wcale nie jest taką grą oczywistą, że tylko ja mam pomysł, ja narzucę swój styl, ja będę dominował, bo wiele spotkań nawet teraz oglądając Mistrzostwa Świata widzimy, że nie zawsze trzeba posiadać piłkę, aby prowadzić mecz po swojemu i dokładnie pozwalać rywalowi na to, co się chce. Panie trenerze? Doskonała wypowiedź Rafała, nic dodać, nic ująć. No, panie Danielu. Dokładnie, potwierdzam. No dobrze. Czy jesteście panowie zaskoczeni grą i wynikami Wisły Kraków? Gdzie tkwi problem u nich? Panie Danielu. Nie wiem. Tam myślę, że tam jest dużo problemów w Krakowie i to właśnie, że to podejście, myślę, że takie, że wchodzimy do pierwszej ligi, od razu awansujemy. Myślę, że to troszeczkę był taki, może nie na początku, bo wszystkie mecze się układały tak, że Wisła była tym faworytem i w pewnym momencie gdzieś to ten balonik pękł i zaczęli się staczać w dół tabeli. Gdzieś jak oglądałem mecze Wisły Kraków i gdzieś jak prześledzimy, to chyba to jest drużyna, która jak strzela pierwsza bramkę, to nie zawsze, albo nawet w 90% nie wygrywa mecze. Więc to jest niesamowite, jak można w pierwszej połowie dominować, a w drugiej połowie tracić wszystko i naprawdę gro meczy przegrywać bądź remisować, więc szczerze, to też jest duży problem, a kwestie i kwestie zawodników może nie, no bo piłkarze są bardzo dużej klasy, ale piłka nożna w pierwszej lidze ma swój styl, a i pierwsza liga jest specyficzną ligą. I tutaj jest bardzo dużo mocnych drużyn i nie każdy się położy przed Wisłą, że Wisło Kraków przyjechaliście, weźcie sobie 3 punkty. Tak nie będzie, bo wszyscy będą chcieli z Wisłą wygrać. Myślę, że Wisła się o tym bardzo mocno przekonała i no teraz są w kropce, muszą znaleźć sposób, żeby z tego grzebać, bo sezon jeszcze nie jest skończony, a pewnie prawie muszą mówić. Odebrałam, że 11 razy piesi strzelali, że Wisła Kraków i wygrali tylko 4 razy. No właśnie. Panie trenerze. Aż moje pieski się ożywiły, jak o Wiśle mówimy. Nawet one nie wytrzymują tej presji. Myślę, że tutaj bym dodał do wypowiedzi Daniela, że ogromne oczekiwania kibiców, bo jest to klub, bym porównał nawet Wisłę do klubów ekstraklasowych, takich jak Lech, Legia czy Pogoń, bo wielka tradycja, wielki historyczny klub, który miał wielokrotnie Mistrzostwo Polski na swoim koncie i gdzieś uważam, że kibice tego klubu cały czas są myślami w czasach pana Cupiała i te wymagania zawodników też tak stawiają, jakby ta drużyna miała grać tak jak za tamtych czasów, ale to były inne pieniądze, inny zespół, najlepsi piłkarze wtedy w Polsce. Sam miałem nieprzyjemność grać w meczu przeciwko Wiśle i to był w mojej przygodzie z piłką mecz, gdzie nie dotknąłem piłki przez 45 minut. To mogę tyle tylko powiedzieć, że ta presja, którą mają Wiślacy, mówię teraz o piłkarzach pierwszoligowych,
jest nie wprost proporcjonalna do tego, w jakiej lidze grają i myślę, że tu jest wielki problem, że nie zawsze ci piłkarze mogą tą presję wytrzymać, a zagraniczni z kolei piłkarze nie czują, w jakim klubie są, bo to też jest bardzo ważne. To jest klub, tak jak powiedziałem, o mega, mega tradycji i gdzieś pewnie trener Sobolewski im to, znam charyzmę trenera Sobolewskiego, szybko im to w zimę wytłumaczy, gdzie są. Także myślę, że to są takie dwa problemy Wisły. Panie Rafale? No, zgadzam się z tym, co trener powiedział. Uważam, że Radek jak najbardziej to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu w takich czasach, jakie są teraz w Wiśle i przede wszystkim przed Wisłą. To jest człowiek mocno związany z Wisłą, to jest mocny trener z wielką charyzmą. No i też z fajnym pomysłem na grę, ale tych problemów w Krakowie, jak widzicie tutaj po świetle u mnie, jest dużo więcej. Ja mieszkam niedaleko stadionu Wisły, więc oczywiście pół żartem, pół serio. Tam są duże zawirowania, jeśli chodzi o właścicieli. Dzisiaj z tego, co gdzieś tam obiło mi się o uszy, jeden z akcjonariuszy, że tak powiem, zrezygnował na rzecz innego. Cały czas są przepychanki. A największym problemem jest to, co trener powiedział. Wisła Kraków to jest klub, który w ostatnich latach obok Legii Warszawa i Lecha najczęściej zdobywał Mistrzostwo Polski. Był taki okres, gdzie generalnie Wisła 10 kolejek przed końcem mogła się cieszyć z tego triumfu i wszyscy mówili, że to jest najbogatszy klub w Polsce, ściąga sobie najlepszych do swojej drużyny. No i nagle okazało się, że po jednym gdzieś tam, to widać było po każdym sezonie, że ta drużyna schodzi coraz niżej. Był taki sezon, że w ostatniej chwili się uratowali, ale ten ostatni już niestety pokazał, że trzeba będzie pogodzić się z tym, że Wisła Kraków znajdzie się w pierwszej lidze. I ja odniosłem wrażenie, będąc tutaj na miejscu w Krakowie, że działacze lub kibice, piłkarze nie do końca wiedzą, co to znaczy spadek do pierwszej ligi. Że generalnie to będzie dokładnie to samo, co w Ekstraklasie. Jesteśmy tak mocnym klubem, mocną drużyną, że w tej pierwszej lidze to my sobie bez problemu poradzimy, no bo przecież to jest duży przeskok, a okazało się pierwsze lidze, no niestety już nie ma takich sponsorów, którzy zapełniają budżet na kilka milionów złotych. I do takiego klubu niestety, ale z własnej kieszeni trzeba dokładać. Wszyscy w klubie myśleli, że sobie poradzą, zostawią większości zawodników, wzmocnią się kolejnymi. Z tego, co ja wiem, to jakbyśmy popatrzyli na budżet, na pensje w tej drużynie, to jeden klub w Ekstraklasie takiego nie ma, więc naprawdę to są dosyć wysokie pieniądze. A trzecia rzecz, to ja uważam, że nie do końca trener Brzęczek wkomponował się w ten klub, nie do końca jego wizja była odpowiednia do Wisły Kraków i no niestety, no w pierwszej lidze też tak jak trener powiedział i Daniel, każda drużyna, która przyjeżdża na Wisłę Kraków jest 15, 18, 20 tysięcy, to już nie są te czasy, że zawodnicy są przestraszeni, tylko ci zawodnicy chcą właśnie pokazać tym ludziom, że się nie dadzą, że oni pokonają Wisłę za wszelką cenę, będą gryźć, kopać, wybijać piłkę jak najdalej, ale sobie poradzą i z meczu na mecz pokazała to chyba pierwsze Puszcza Niepołomice, że w Krakowie można wygrać i później przyjeżdżały kolejne drużyny do Krakowa i absolutnie wychodziły bez żadnego respektu przed Wisłą. Później dokładnie to było tak samo, jak Wisła jechała na mecz wyjazdowy, też musiała zobaczyć, że nikt się przed nimi nie położy, że w pierwszej lidze oprócz tego, że trzeba grać w piłkę, to trzeba dołożyć dużo więcej serducha niż w Ekstraklasie. No i niestety te wszystkie turbulencje, do tego, tak jak trener powiedział, duża presja kibiców pokazały, że
Wiśle Kraków po pierwsze, jeśli chodzi o Polaków, to nie są to Polacy z najwyższej półki, nawet jak popatrzymy na pierwszą ligę. No, obcokrajowcy, jasne, są naprawdę bardzo dobrzy, no ale oni nie wiedzą, w jakim klubie grają. Oni nie wiedzą, co to znaczy grać w takim klubie jak Wisła i totalnie nie rozumieją takiej filozofii i podejścia kibiców. Dobrze. Dygui Spadkowicz, Górnik Łęczna. Początek sezonu bardzo słaby. Pierwsze zwycięstwo dopiero w 8 kolejce. Odeszło dużo zawodników. No właśnie. I czy Górnik w rundzie wiosennej odbije się od dołu tabeli, czy z taką grą i wynikami może być ciężko? Panie trenerze. Rozmawiałem z trenerem Prasołem przed meczem. Mieliśmy bardzo podobne problemy na początku naszej pracy. On wiadomo wcześniej zaczął, bo w Ekstraklasie jeszcze kończył jakby sezon z Górnikiem i spadał jakby z tą drużyną. I po spadku z Ekstraklasy, no budżet drużyny w Ekstraklasie, a budżet w pierwszej lidze to są jakby delikatnie mówiąc dwie inne sprawy. No, trener Prasoł bardzo narzekał mi, że wielu zawodników w ostatniej chwili tak naprawdę odeszło. Wiadomo dlaczego, no kontrakty były dwa razy albo trzy razy niższe, więc wielu zawodników szukało sobie miejsca takiego, żeby godnie zarabiać. No i tak naprawdę trener miał podobnie do mnie nową drużynę, no z 8-9 zawodników, młodych chłopaków, bo przyszedł Sobol, przyszedł Pierzak, Kwiatkowski, jeszcze tam jest wychowanek, taki ciekawy chłopak, młodzieżowiec, więc udało się mu ściągnąć z Bozienia, udało się Gostomskiego namówić, który był w Górniku Zabrze jedną nogą, więc gdzieś to posklejał. Widać było podobnie jak w naszej drużynie, że Górnik Łęczna zaczął punktować dopiero w połowie ligi, tak już solidnie. No, są w ćwierćfinale Pucharu Polski, należy dodać, duży sukces uważam. I tak jak powiedziałeś, Antek, druga runda, myślę, że spokojnie ten zespół będzie punktował, bo to jest naprawdę solidna ekipa. Panie Danielu? Dokładnie, tam właśnie też ten spadek, tak podobnie do Wisły, nie jest łatwy, więc myślę, że ta solidność teraz właśnie wyszła i ta praca już takiej w tej całej drużynie, typu jeszcze zaczął jeszcze Łukasz Grzeszczyk dobrze grać i też się odbudował, dlatego myślę, że tam zatrybiło w drugiej części sezonu i kwestia teraz przepracowania zimy dodatkowo i zobaczymy, myślę, że Łęczna będzie dobrą drużyną w następnej rundzie i będzie decydowała o różnych losach i innych spotkań. Panie Rafale? No jeśli popatrzymy na miejsce w tabeli, to jedno z większych rozczarowań, bo Spadkowicz w Ekstraklasy i generalnie taki no, mocny upadek, nawet patrząc na realia pierwszoligowe, bo bardzo długo byli drużyną, która zajmowała przedostatnie lub trzecie miejsce od końca, aczkolwiek też podobnie tutaj jak trener w Chrobrym. Tam był potrzebny czas. Ja odniosłem wrażenie, że początek sezonu to było takie badanie trenera Prasoła, w jaki sposób prowadzić grę, jak grać. Bezsprzecznie uważam, że Górnik Łęczna bez problemu się utrzyma w tej lidze. Przede wszystkim dlatego, że tam jest fajna mieszanka młodych i doświadczonych zawodników, ale tych doświadczonych jest na tylu, aby mniej więcej wiedzieć, jak grać. Zresztą jak popatrzymy, kto najwięcej bramek strzela, zostaje fragmentów gry, to wychodzi na to, że w Czubie jest Górnik Łęczna, a w rundzie wiosennej to jest naprawdę bardzo, bardzo cenny atut i na pewno Łęczanie będą z tego korzystać. Aczkolwiek w ostatnim czasie Górnik zaskoczył mnie osobiście tym, że bardzo przyjemnie się ich oglądało. To nie była drużyna grająca, tak pamiętamy, w Ekstraklasie tylko z kontry, tylko stały fragment gry i jak coś się uda, to się uda. Ale bardzo często prowadzili grę, bardzo często grali atakiem pozycyjnym i
i to się zazębiało. Mają duży wachlarz możliwości i też uważam, że akurat ta zima pozwoli trenerowi na ustabilizowanie formy, na ustabilizowanie tego pomysłu na grę. I Górnik Łęczną raczej będziemy widywać, gdzie będą grali w dobrym stylu i będą punktować. Dobrze. Co takiego trener Hajdo zmienił Bresowi, że w 5 meczach 3 zwycięstwa i 2 remisy i pokonali Krakowie w Pucharze Polski? Panie Danielu. Na pewno Bresowie gdzieś tam też przed sezonem, jak wskazywaliśmy, no to dużo osób też wskazuje Resowie na to, że do drużyny, która będzie się biła o utrzymanie do końca. No ale patrząc na zespół, też ma fajnych zawodników gdzieś, którzy potrafią dobrze grać w piłkę. I jak wspomniałem wcześniej, ta liga jest tak wyrównana, że w tym roku, że nie ma drużyn, które tak odstają od stawki. Popatrzmy na układ tabeli, gdzie ostatnia tendencja ma 14 punktów. A trzecia drużyna nad spadkiem ma 19, więc wszystko się może wydarzyć. A wracając do Resowi, no myślę, że trener Hajdo jest na tyle doświadczonym trenerem i po prostu zaufał chłopakom w drużynie i odkrył w nich to, co oni wiedzieli od dawna, że potrafią grać w piłkę i tą twardą grą, gdzie Resowia się tak charakteryzuje od drugiej ligi przez ostatni sezon w pierwszej lidze i teraz myślę, że ta drużyna jeszcze namiesza, aczkolwiek no, ktoś z ligi musi spaść i ktoś się musi utrzymać, więc wszystko jest otwarte, więc a trener Hajdo, no chwała mu za to, że w 5 meczach zrobił tyle punktów, gdzie Resowia naprawdę może mieć tą zimę dużo spokojniejszą niż mogło to być. Panie Marku? Ja powiem tak, że mam taki zwyczaj, że zapraszam trenerów przed meczem zawsze na kawę. No i tak było w Skrze, kiedy graliśmy z Motorem. Trener Hajdo przyszedł, wtedy się poznaliśmy tak naprawdę po raz pierwszy. Teraz przed meczem z Resowią w Chrobrym też oczywiście zaprosiłem trenera i też przyszedł. I dlaczego o tym mówię? Bo nie znałem wcześniej trenera, ale to jest człowiek, uważam, o niesamowitej takim spokoju wewnętrznym i podejrzewam, że w tak ciężkim momencie, kiedy objął zespół, ten swój spokój przelał na zawodników i tą pewność siebie, bo on nawet jak mówi, jak ktoś go pozna, jak z nim się rozmawia, to czuć taką pewność, że to, co mówi, to bierze jako swoje i zawsze i ma przekonanie o tym, co mówi. Więc ja uważam, że trener taką swoim podejściem pewnie tych zawodników dotarł do nich, zmienił ich myślenie o piłce. To, co Daniel powiedział, czasami jedną, dwoma rzeczami możesz dotrzeć do zawodnika i on na nowo zacznie wierzyć w to, że umie. Na boisku ma to przełożenie w tym, że chcesz wychodzić po piłkę, podejmujesz próby driblingu, podejmujesz próby strzału do bramki w sytuacjach, gdzie wcześniej tego nie robiłeś. I myślę, że obejmując Resowie w bardzo trudnej sytuacji, bo Resowia miała 4 czy 5 punktów, to był prawie żaden dorobek i wywindował ją tak wysoko, uważam, że to jest duża zasługa trenera Hajdo i myślę, że tu Rafał się mocniej odniesie do tego, bo trener Hajdu był jego trenerem. Przede wszystkim wie, jak pracuje, wie, jaki ma warsztat. Ja to bardziej z tej takiej trenerskiej strony widzę, że ma ogromną charyzmę i spokój w sobie, więc ja to tak widzę. Absolutnie to jest punkt, to co trener powiedział. Ja to tam myślę, że trener Hajdu jakby przechodził obok jakiejś szatni i w pewnym momencie wyszedł prezes i powiedział: Panie Mirosławie, biorę pana na trenera, ale już teraz proszę wejść do szatni i zacząć wprowadzić trening. On ma coś takiego, że potrafi wejść do szatni i z głowy pokazać drużynie, że on na temat tej drużyny wie wszystko. Ma właśnie taką charyzmę, ma taki spokój, jak trzeba oczywiście, bo również potrafi uderzyć pięścią w stół. Ale przede wszystkim to jest też trener, który lubi otworzyć zawodników i pozwala im na to, aby dawali
to, co umieją drużynie, czyli u niego nie ma czegoś takiego jak panowie, bronimy się, wybijamy piłkę byle gdzie. On ma zawsze plan, on chce grać w piłkę, a wiadomo, że zawodnicy to lubią. Do tego przede wszystkim to on zmienił ustawienie, bo oprócz tego, co trener powiedział, czyli takie eksperymentalne, gdzie on przede wszystkim podbudował drużynę, pokazał, że można, że to nie jest liga, gdzie ci chłopcy będą przegrywać, że z każdym można wygrywać. No ale dodał swoją taktykę, swój pomysł na grę, na wprowadzanie piłki od linii obrony. Przede wszystkim co zrobił, to dał dużą swobodę Markowi Mrozowi, gdzie ja uważam, że to jest jeden z ciekawszych zawodników tej ligi i to jest chłopak, przed którym też chłopakowi, któremu warto się przypatrzyć, bo ja uważam, że on w niedalekiej przyszłości będzie występował w Ekstraklasie i będzie wiodącą postacią, ale trener właśnie Hajdo przede wszystkim otworzył głowy w szatni zawodnikom, pozwolił im na większą swobodę. Dał to oczywiście pokazując, że on do nich ma ogromne zaufanie, a to zaufanie muszą przekuć sami do siebie i również na boisku muszą sobie ufać i też pokazał, że 25 zawodników to 25 zawodników ma szansę pomóc drużynie w każdym meczu i co jest też ważne, żeby osiągać sukcesy, to przede wszystkim to, żeby drużyna wierzyła w to, co mówi trener i to, co chce trener zrobić, czy na treningu, czy podczas meczu. I uważam, że trenerowi Hajdzie się to udało. I to było podstawą, żeby Resowia zaczęła punktować. Aczkolwiek uważam, że żeby Resowia spokojnie mogła się utrzymać w pierwszej lidze, to trener potrzebuje zdecydowanie szerszą ławkę rezerwowych w Rzeszowie, aby od pierwszego do ostatniego meczu przyszłej rundy móc walczyć z każdym jak równy z równym. Pięć ostatnich miejsc zajmuje Resowia, Chojniczanka, Odra, Skra i Sandecja. Różnica pomiędzy nimi jest tylko 3 punkty. Którym trzem zespołom będzie najciężej odbić się od spadku? Panie Danielu. Ciężkie pytanie, bo tak jak wspomniałem, no ta liga jest bardzo wyrównana i na pewno wszystkim drużynom będzie ciężko. To, że właśnie trener Hajdo odbudował trochę w jakimś stopniu Resowie, to też jest na plus dla Resowi. To, że Sandecja zaczęła punktować w końcówce i też nawiązała kontakt z tą grupą tam gdzieś zamieszaną w kwestii utrzymania i na pewno kwestia w Chojnicach nowego szkoleniowca, więc też to jest na razie nie wiadomo, kto będzie trenerem. Przy też bardzo zróżnicowanej sile ofensywnej, a defensywą, gdzie w Chojnicach jest bardzo duży problem z obroną. Gdzieś też właśnie byłem na tym meczu tych Chojniczanka i jest to bardzo rażące. Myślę, że to nie jest przypadek, że Chojnice mają tak mało punktów przy tak dużej sile ofensywnej tego zespołu. A tutaj wracając, chyba najciężej będzie Skrze Częstochowa. Gdzieś tam pochodzą jakieś tam informacje, że jest bardzo duże zawirowania w klubie i gdzieś ta Skra, mimo tego, że trener Dziółka robi bardzo dobrą robotę w tym zespole, no może już nie być taką, nie może się ten sezon nie skończyć takim happy endem jak rok temu, gdzie było to utrzymanie, a teraz naprawdę może być bardzo ciężko. Panie trenerze? No wszystkie zespoły, które wymieniłeś, praktycznie zmieniły trenera. I jedynym zespołem, który zostawił trenera, to jest właśnie Skra. Myślę, że wynika to z dwóch rzeczy, że przede wszystkim dobrze trener Dziółka pracuje, a materiał ma jaki ma, więc ciężko jest czasami trenerom zawodników, których po prostu w klubie zastał i w których ma, no, coś więcej wykrzesać, bo ja uważam, że Skra jest dobrze zorganizowaną drużyną.
i było bardzo ciężko nam z nimi na przykład grać. Co do miejsc, nie chciałbym wyrokować, kto spadnie, bo jest tak troszkę niezręcznie, nieetycznie mi się wypowiadać na temat innych drużyn, z którymi będę rywalizował na co dzień w lidze. Ja życzę naprawdę, i to mówię szczerze, wszystkim drużynom, żeby walczyły do końca w sportowej jakby rywalizacji, i trenerom życzę wszystkim, żeby mieli przede wszystkim zdrowych zawodników, i wiadomo, wszystko zweryfikuje boisko, więc tak naprawdę wszystkie te drużyny, które wymieniłeś, no do końca, z racji tego, że tych punktów jest no nie za dużo jakby po pierwszej rundzie, no do końca będą się biły, jak to mówi były selekcjoner, pan trener Smuda, będą walczyły o spadek. Panie Rafale? No, dla mnie do 12 miejsca, czyli ja jeszcze podciągnę Zagłębie Sosnowych, bo w ostatnim czasie też tam się dobrze znowu nie dzieje. Oni mają punktów tylko 19 i może być różnie. Co do Skry, rzeczywiście w tym klubie nie zmieniono trenera. Trochę absurdalnie to brzmi, że mówimy, że trener Dziuka robi dobrą robotę. Ale de facto robi bardzo dobrą robotę. Problemem na pewno największym jest to, że Skra nie gra żadnego meczu u siebie w domu. Tak, na takim boisku, gdzie się czuje trawę, gdzie ściany pomagają. A myślę, że jakby tak było, to tych punktów Skra by miała kilka na pewno więcej i nie byłaby w tej trójce drużyn na ten moment zagrożonych spadkiem tymi miejscami. No ale przez to, że nie mają własnego boiska, myślę, że będą drżeć do samego końca o ten byt. Jeszcze kilka kolejek temu powiedzielibyśmy, że Sandety jest murowanym kandydatem do spadku, ale no widzimy, że coś się tam też ruszyło i zaczęli punktować. Myślę, że Chojniczanka może mieć duży problem, aczkolwiek jak popatrzymy na personalia, jakie tam są, to niekoniecznie ta drużyna, która powinna zajmować to miejsce, ale z drugiej strony no, tabela nie kłamie. Było mnóstwo, przede wszystkim w końcówce spotkań, gdzie trener Kaparski również próbował różnymi ustawieniami, różnym sposobem gry zmienić po prostu obraz Chojniczanki i zacząć punktować. Niestety mu się nie udało. Powiedziałem wcześniej o Resowi. Uważam, że Resowia też do samego końca będzie drużyną, która będzie musiała walczyć o to, aby w tej lidze pierwszej w kolejnym sezonie być. No i jedynie gdzieś tam wypowiedziałem się o Górniku Łęczna, który uważam, że bardzo szybko gdzieś tam na tyle zacznie dobrze wyglądać, że te punkty przyjdą i będą raczej w środku tabeli, więc tych drużyn jest 6, które według mojej oceny będą do końca się biły o to, aby pozostać w pierwszej lidze, ale tak jak powiedzieliśmy, no, ta liga jest nieoczywista, czasami mamy niesamowite niespodzianki. Poziom jest wyrównany, bo nawet w ostatnim czasie Sandecja pokazała, że można wygrywać z drużynami, które są wyżej w tabeli. I na pewno będzie bardzo ciekawie do samego końca. A panie trenerze, z którą lub z którymi drużynami grało się panu najciężej? Z tymi pięcioma? Mówisz o tych, co mogą spaść, tak? Tak. Czyli... No, myślę, że no, trudny mecz z Resowią, bo to było zaraz po objęciu przez trenera Haj do zespołu. W tym meczu uważam, że remis to był dla nas coś, co byłem bardzo zadowolony, bo to nie był mecz w naszym wykonaniu dobry. Gdzieś tam można powiedzieć, że momentami Resowia grała dużo lepiej, więc ten punkt uważam, że tak jakby można powiedzieć zwycięstwo dla nas smakował, bo naprawdę wysoko poprzeczkę postawili. Mecz ze Skrą też dla nas nie był łatwy, bo Skra mogła otworzyć wynik zaraz na początku spotkania. My to gdzieś przetrwaliśmy, zrobiliśmy bardzo fajną akcję na 1-0, potem za chwilę z rzutu wolnego Mucha strzelił na 2-0, więc już było praktycznie w pierwszej lidze, to już jest w 90% po meczu.
Z tandecją to był mecz tak zwany dla koneserów, ja to powiedziałem na konferencji, gdzie tak naprawdę rzut karny, w takim graliśmy dosyć, jak to chyba Janoszka powiedział kiedyś, że nie, czy Ćwieląg, Piotrek, że 12 południe jest ciepło, to tak właśnie ten mecz wyglądał, było ciepło, biegali w jednym tempie, my i oni, ale na szczęście gdzieś ten mecz zakończył się też naszym zwycięstwem. No i z tych drużyn jeszcze, co są niżej w tabeli, to mamy, czekaj, Sandecję wymieniłem, Skrę wymieniłem, Rysowie wymieniłem. Koniczanka jeszcze jest. Koniczanka, no to był mecz taki na przełamanie dla nas na wyjeździe, gdzie po tym to było nasze pierwsze razem zwycięstwo na wyjeździe. Nasi kibice też licznie się stawili tam w Chojnicach, więc taki fajny, pamiętam, pierwsze zwycięstwo zawsze najlepiej smakuje i to był taki fajny, no, dla nas pierwszy akcent jakby. Także tak to wyglądało z naszej strony. Wolne wnioski. Czy chciałby ktoś coś jeszcze o czymś dopowiedzieć? Tak, absolutnie. Ja jak mogę zacząć. Jako najstarszy. Chciałbym się odnieść do Rafała chciałbym coś powiedzieć, bo tak jak już mam okazję, to powiem. Rafał, bardzo obserwuję też, jako zawodnika to cię mniej tam nie znałem, ale obserwuję cię jako takiego, powiedzmy, redaktora, eksperta i uważam, że bardzo fajnie w tym się odnajdujesz i bardzo fajnie się ciebie słucha, tak rzetelnie się wypowiadasz na temat piłki i też merytorycznie, także rzadko się zdarza w telewizji takich ekspertów czy na kanałach internetowych słuchać, więc gratuluję ci naprawdę wiedzy i też tego, jak, w jaki sposób się wypowiadasz, bo to jest też ważne. Nie wszyscy to mają. Dziękuję ci się bardzo, bardzo cenię sobie. Idź tą drogą, także tu myślę, że masz pomysł na siebie. A co do Daniela, to życzę mu, żeby zastanowił się, czy chce być trenerem, bo z tego, co słyszę, idziesz tą drogą z kolei ty. To nie jest łatwy zawód i jak będziesz kiedyś chciał parę rad takich już człowieka, który coś tam przeżył, powiedzmy jeszcze nie za dużo, ale już coś może podpowiedzieć, to wal śmiało, służę radą, zapraszam na staż. Jeżeli byś chciał do Chrobrego, a tutaj masz paru kolegów, to najlepiej to niech to się odbędzie w styczniu, żeby jeszcze chłopaki cię mogli tutaj przenocować i spokojnie, żebyście sobie mogli o piłce porozmawiać, bo w czasie sezonu raczej na staże nie zapraszam. Także. A tobie, Antuś, życzę oglądalności, także fajnie, że kolejny raz się mogliśmy spotkać w Łęcznej i dzisiaj mogliśmy porozmawiać o piłce. Także dziękuję ci bardzo za zaproszenie i zapraszam też do Głogowa, jak będziesz miał kiedyś czas z tatą na mecz. To ja dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo Danielowi Perudze, Rafałowi Grodzickiemu i Markowi Gołębieskiemu, trenerowi Chowrego Rogów. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Dobrej nocy. I to była tej nocy. Przyjemne, to było nagranie i można było sobie tak porozmawiać. Subskrybujcie. Z dzwoneczkiem. Pa. Pa.